Siemaneczko, siemaczki, gramy sobie dalej. Dzisiaj rozwiążemy tajemnicę. No, wczytuj Wojtuś ten. Insides were running out through my back. Could barely move. Had to crawl. They found me after 3 days in a ditch. Long months in a Kreisauer hospital bed. They were shoving tubes in me. Infection. These things I don't want to remember. I'm sorry about your legs. Don't be. I've learned how to fly. What is the dot ye should? How can we get in contact with them? Anya, what do we know? Very little, but I have some ideas. Good. Anya, you take the lead on this. Glaskovich, whatever she needs, you help her find it, yeah? Czekaj, nie klikaj nic najpierw. Czekaj, jeszcze trochę. William, I could use your help. Could you come over here for a second? Aha, no dobra, no to co? Tak się coś zajebało. Musi się zrenderować wszystko, no podejść do niej już. Czekaj, może coś nowego doszło? To są coś? Karabinki w drzwiach, a zobaczmy co my powiem. FBI. No i to Ani. Już podejść? Ta, mówiłem wcześniej. I found some interesting leads. This parchment describes a way to create a type of super concrete. This is what the Nazis have used to build all these concrete monstrosities around here. Yes, everything, even this place. This is the only concrete they used. This is how they created all those cities so quickly. Now that we know where it comes from, I need a sample of it for closer study. Can you look around here for a piece of exposed concrete that shows an outbreak of mold? It should be porous enough for you to cut me a sample. Whatever you need. Also, there was this encrypted list of Dat Yishud members in Poland during the war. I need to compare it with the official German state records on Jewish citizens in the years between 1939 and 1945. Can you see if those records are in the archives room? I'll get right on that. And there's one more thing. It's quite critical. Go on. That'll be all. We can go now. Ach, to spojrzenie. A idę z archiwum? Ja muszę iść do Fergusa chyba. Iść na górę do Fergusa. You need keys! Idiot. I saw Fergus reading there earlier. I did! He had keys.
Mold spores coming from the vent. Where is the intake? To lecimy do Fergusa. Fergus, I need the keys to the archives. You got them? Longer. What's this about, Fergus? No, nothing. Everything. It's about that boy, goddammit, Private Wyatt. He should be here instead of me. He was young. He had potential. He could have given us a future. You and me were two fucking mummies from the past, running on nothing but willpower. I made the wrong choice. Well, that's fucking obvious, isn't it? I was ready to die. I would have done it gladly. I worked my ass off to save that boy, Blazkowicz, and you fucking pissed it away on a whim. Remember Prendergast? He could endure anything. Now he's gone. They're all fucking gone. And you're stuck with this useless fucking skeleton. I mean, tell me, what's the long-term solution, eh? Who's gonna take over when we're too damn battered to strap on the holsters anymore? I Rudy nakrzyczał na Rudego drugiego. Bo to logiczne. Za to, że go uratował. Za to, że go... No to czego się po Rudym spodziewasz? Zamknął się. Ty frajerze. A tutaj co? Zamknięte. A tu co jest? A skąd się jadę? Proszę, zobacz, co się stanie, jak tutaj wejdę. Może jakieś ulepszenie energii? Bo jak ostatnio żeśmy tu spali... Nie, no zobacz w dzienniku, jak jest. Poczekaj. O, proszę. O, proszę. Zobacz. No. Mi to tam pasuje osobiście, tak ci powiem. Tak. Chcesz kopa na pizdę? Tu nie mam zabawki Maxa na tym, na lewo tu. O, jest coś. A nie, coś jeszcze nie możesz. To jest to? A czekaj, jeszcze daj jej tą pleśń. Idź tam w prawo. Lewo. No i tam jest za tobą. Ich verstehe das nicht. Kein einziges Kabel, alles ist glatt und aufgeräumt. Was ist das in den Leben von diesem? Tutaj napis. Max-Haus? Das habe ich nicht Max-Haus? Tak właśnie myślałem. Co tam? Caroline Co nas tam rysuje? Co tam rysujesz? Jakieś kurde mi poleco. There's a batch of mold. Need a circular saw to cut a sample. Gotta be some power Idziemy po kanałach. Ciekawe jak się tam dostać z jakiejś ulepszenia. No, no idź kurde z drugą stroną, bo się to tam dostanie. No idź tam. Prosto. Czekaj, co tu jeszcze jest? No nic. W prawo. A widzisz. Odbicie, co to jest? Jak to działa? A, że tak będzie się odbijał.
jeszcze jak się odbił. Ale ty co? Skąd strzelbę wziąłeś? No jak ty strzelasz? Gdzie ty tu idziesz? Nie patrz, nie wiem, bo już przyszłość wypadnie. No idź te drony rozwa. O ty, Janie w dronie. Janie Erdoganie, przemawiałem w tym małym ekranie. Co, po co te drony są w tych kanałach? Wiesz, ja myślę, że taki shotgun to bardziej na bliskie dystanse, więc się tam strzelać z tego lasera. Tylko ammo marnujesz, kurde. Co? Jeszcze dwa. Gdzie ty się wracasz? Po co tu się... Aha, nie mogę już podładować. A szkoda. A widzisz. Tutaj. Tu wszedłem z kartą zimą. Tak? Tak, o. Powiem ci, że te ulepszenia energii są bardzo fajne tutaj w tej grze. Bardzo szanuję, powiem ci. Mhm, no tak. Mi się to nie wrócę, to pewnie biorę sobie. Normalnie, Mateusz. No, tak, tak to jest. Howdy, cowboy. What are you doing? Science project. Are you scaring Max? Sorry, pal. Didn't know he'd flip out like that. That his son? No. Though, kind of. I don't know. So not his son. Used to be Klaus had a son. Born during the war. A miracle, he called it. They had tried for years to have a child. Him and his wife. Well, he'd make a pretty good father. For a Nazi. The child was born with a club foot. Klaus knew, of course, what that meant. He begged the doctors not to report it to the authorities. Then secret police showed up to take the boy away. Klaus and his wife tried to stop them. The wife died from a bullet to the head. The child, too. Klaus could not protect them. So he blames himself? I think so. And he will never forgive the Nazis. Czyli tu były te zabawki wszędzie? Aha, no chyba tak, tu w prawo. Iść w prawo tam. Tu w lewo teraz. Będzie robot chodził. Dobra, i teraz gdzie wszystko było? Straż pożarną już widzieliśmy. Nie, nie tu. Dobra, rzeczy, może jeszcze jedno. Nie, tutaj już nie ma. Nie ma? Telefon jest w pokoju Caroline, pamiętam. Straż pożarna jest w archiwum. No. Jest telefon. I czekaj, jeszcze coś było. Stop staring, DJ. Czekaj, jeszcze co tu masz? Jakąś kostkę znaleźć. Co ona tak ćwiczy, skoro i tak? O, tu są. Co ona ćwiczy, skoro i tak jest paraliżowana? Tak. A ty jest spuszczasz wodę. Dobra, idź do Maxa.
Yes. Good treat. Czemu cię nazwał półgłupim amerykańskim osłem? Czemu się z otwartymi oczami widzisz? A tak o, tak mu się podoba. A może będzie widać gdzieś jakiś kątem, jakiego awatara widać, widzisz? Może nie śpi. Tylko jakoś tak chrapie, tak sobie. No dobra, idź do tej Ani. Zobacz, czy tu nie doszło jakieś nowe kartki. Nie doszło. Znasz. No dobra, idź już do Ani. Chociaż nie do końca ogólnie. Tutaj? Czekaj! Janusz, no co? Nie przeczytałeś rozdziału. To czemu nie powiedziałeś? A co, czekaj, to przeczytałem w menu. Dobra. Gone? It's good. Jerry? Nah. I'm good, thanks. Über Concrete. The essential building material of the Reich. It's based on the dot Yishu technology. It's almost perfect, but it's deteriorating through time, developing mold. Someone is tampering with the mix, someone who knows its secrets. I analyzed it and found a trace of this type of limestone that exists only in northern Croatia. Now, look at this. The name Set Roth. It appears three times in Dot Yishuv documents. According to official records, he's been detained in 1941 in Łódź and sent off to a forced labor camp in Benice in northern Croatia. Now, this is where things get interesting. The labor camp excavates limestone from a quarry for a manufacture of Bibe concrete. I believe this is the place where we'll find Set Roth. A living member of Dot Yishuv. The problem is, there are so many unknowns. This is an old man, chances are he's dead already. We can't assault a site of this magnitude and hope to locate him before the whole damn Nazi army arrives. What is the plan? Someone needs to go in there and find him. Go undercover. Any volunteers? You ready for this, Blaskovic? Dobra, i teraz co? So stupid. Czekaj. I was arrogant. No one is ever ready for something like this. No dobra, ale to czekaj, się skończyli z tego scenka. Dobra, to co? Dobra, to czekaj, to jeszcze wyjdź do menu głównego. Akceptuj. I tak, teraz rozdziały. Pokaż tajemnica. Czekaj, pokaż oprócz Belice też. Czy tu masz wszystko? Tak, wszystko jest zebrane. Dobra. To jest jeden list, dwie grafiki, dwie postacie, dobra. No to teraz musisz się wrócić. Bo w innych, nie? Inne, kolekcja. Grafiki. To czekaj, najpierw listy. Daj listy najpierw. Tam jest. Czekaj, gdzie to było? To było, no na tym skończyliśmy na pewno. Aha, no to listu w obiegu nie było. Charlotte, pamiętasz rudego kota? Jak żebrał u naszego okna, dawałaś mu krewetek. No. Pamiętasz ślimaka na ganku? Jak spadł ze stołu na twoje kolana? Pamiętasz słoneczną stronę Primrose Hill, stłuczone szkłowy Clapham, Pride i w przedszkolu, które zniszczyli nasi politycy. Pamiętasz, jak twój uśmiech zmienił się w płacz, jak leciałaś i leciałaś ku moim ramionom i śmiałaś się i całowałaś mnie. To było jak muzyka. Pamiętasz, jak twoja wściekłość zmieniła się w strach, jak słuchałaś i słuchałaś gadania i gadania, jak nasze obietnice zniknęły. Pamiętasz rudego kota, jak przychodził i łaził się codziennie. Chyba należał do panny Calloway. Nie jestem pewny, ale to by tłumaczyło, dlaczego przestał przychodzić, gdy ona się wyprowadziła. Pamiętasz uśmiech Moni? Jak śmiała się i śmiała z tego śmiesznego ślimaka? Jak zbiegała z pagórków w Primrose Hill?
jak pierwszy raz próbowała piwa i jakie miała oczy, gdy pojawiła się krew, a poza przedszkolem łzy i łzy, uściski, uściski, jak tańczyła w powietrzu i jak bardzo cię kocham, tak bardzo cię kocham. Aha, no fajnie. Postacie jeszcze. Dobra. Nie skończyliśmy? To nas w ciężkim robocie. No to dalej. Na tej chwili. No to czekamy, aż Wojtuś sobie tu przeczyta dokładnie, co tu już jest napisane. Ja już przeczytam normalnie. No to czytaj w końcu. Przywituję się. No to przywituj się. Klaus Kreutz był wiernym członkiem partii nazistowskiej i oficerem armii. Kiedy wybuchła wojna, cała jego rodzina została zabita przez tajną policję. Klaus poprzysiągł zemstę i śmierć wszystkim hitlerowcom. Przez swoją podziemną siatkę kontaktową porozumiał się z Caroline Becka, która przekonała go do wstąpienia do kręgu skrzyżowych. Max Haas. Niewiele wiadomo o Maxie, oprócz jego imienia i że nie lubi przemocy. Ukrywał się za kontenerem na śmieci w bocznej alejce, gdy znalazł go Klaus. Od tego czasu Klaus opiekuje się Maxem. O, tu jeszcze nie byliśmy. To w grafiki teraz trzeba wejść. Tak? To wejdź. To nie skończyliśmy, musimy zobaczyć. Skończyliśmy? To czytaliśmy, na pewno. To też, to też. Też. To też. Czyli tutaj musimy jeszcze chyba, nie? Te dwa. No. Wejście do hangaru. Niedaleko centrum. Na murze przy rzece Szprewa. Jest taka rzeka w Berlinie, tak co ciekawsze jest, jest na pewno, wiem o tym. Znajduje się ukryta brama. Prowadząc do niej tunel... Od niej tunel kończy się, w hangarze kręgu skrzyżowej pod pomnikami tak prawdy. Tak sam kiedyś mówiłeś. Dobra, cicho. Tunel jest pozostałością po starym projekcie budowlanym, opuszczonym i zapomnianym. Nocami krąg skrzyżowej korzysta z tunelu, aby transportować duże obiekty i pojazdy do swojej kryjówki. Hangar kręgu skrzyżowej. Hangar pod sztabem kręgu skrzyżowej to część oczyszczalni ścieków, która została opuszczona przed zakończeniem budowy. Teraz hangar jest wykorzystywany przez krąg skrzyżowy do składowania przechwyconych towarów, pojazdów i innych dużych obiektów, które trzeba trzymać w bezpiecznym miejscu. No i to chyba koniec. No i to było na tyle w tym odcinku. No to siema i cześć. No to cześć.